Oto jesteśmy. Czy to plac zabaw? A może cmentarz? Nie, dzieciaczki. To jest szpital. Przyjechałyśmy wcześniej i poczekamy na lekarza. Okidoki. Okej. Dobrze wyglądasz. Kość! Bawcie się cichutko i nie bądźcie niegrzeczne. Chociaż o czym ja? Przecież te dwa małe aniołki nawet nie wiedzą, co to znaczy. Nie, nie wiemy. Aha, po prostu to robimy. Jesteś taki brzydki. Od razu lepiej. Jakie urocze. Dlaczego poprzednia niania skończyła w psychiatryku? Biedne dzieci. Tak wiele przeszły. Oj, mój brzuszek robi hałas. I nie tylko. Dlaczego nie chcecie mi pomóc? Już raz ci pomogliśmy. I dostaliśmy ochrzan. Jakby to była moja wina. A czyja? Ty nam kazałaś przynieść ciało do kostnicy. Tylko trup okazał się być żywym dziadkiem. I to bokserem. No to był błąd. Każdemu się zdarza. Tobie się zdarza cały czas. Ale już nie będę. Ktoś postanowił nie umierać? Gdzie ja jestem? I kto mnie tu przyprowadził? Gdzie te łobuzy? Czy to ty chciałaś mnie wysłać do innego świata? Nie, zadzwonił do tych chuliganów. Ona wysyła zdrowych ludzi do kostnicy. My nie chcieliśmy. Kazała nam przynieść jakiegoś dziadka. Nie wyboru. I on... I nabił! No, tak, i ten bardzo dziadek bolało. Był bokserem i był agresywny! Chłopcy! Bić. To wszystko to był wypadek! Kto mnie zabrał do kostnicy? Będziesz w niebie, zanim się obejrzysz! Ledwo wyszedłem z lodówki! A oni co, się zgadali? To jakiś bunt nieboszczyków, czy co? Dostajesz nagany! Jeśli jeszcze raz się to powtórzy... Będziesz dyżurować przez tydzień! Nie! Miesiąc! Zrozumiano? My, będziesz na służbie przez tydzień. Jeszcze raz! Straciliśmy go! A co wy robicie? My nic. Bawimy się w lekarzy. Wygląda to jak zabawa w horror. Nie, nie lubimy horrorów. Lubimy Snoopiego. Nienawidzę Snoopiego. Proszę bardzo. Znaczy, lubicie się bawić? Tak. Tak. Świetnie, znam kogoś, kto może dotrzymać wam towarzystwa. To
oni, chłopcy. Oni naprawdę uwielbiają Snoopiego. Uwielbiają też zabawę w chowanego. I ja chcę szukać. Nienawidzę Snoopiego. A może opowiem ci historię? Miłą? Nie. To może nie trzeba? Trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Jeden chłopiec się ukrył i nikt go nie znalazł. A czemu się ukrywał? Złe pytanie. A jakie jest dobre? Dlaczego go nie znaleźli? Znalazłam! Dobrze się bawiłyście z chłopcami? Aha, ale mało. Chcemy więcej. A pamiętacie mężczyznę w zielonym kostiumie? To ten, który na ciebie krzyczał? Już go lubię. A więc on musi się trochę rozchmurzyć. A wy dobrze wiecie, jak to zrobić. Tak, jesteśmy zabawne. Bardzo zabawne. To na co czekacie? Biegnijcie, siostrzyczki! Bliźniaczki! Jakie z was bliźniaczki? Bliźniaczki! A przepraszam, już widzę. Jasne, że bliźniaczki. Dzień dobry! Nie taki dobry. Dzień dobry, dzieci. Przepuścicie mnie? A dokąd? Nie. Jestem chirurgiem. Muszę iść na operację. Oho, chirurg! My też chcemy! W razie co, mam swoją. Nie mogę tego zrobić. Nie jesteście lekarzami. A tego dzieciom nie wolno. A ja mam biały płaszcz. Będzie pasował? A ja umiem przeprowadzać narkozę. Lekarz to nie tylko noszenie białego fartucha. I skąd taka słodka dziewczynka wzięła narzędzie, które w ogóle nie jest słodkie? Umiem też przeprowadzać amputację. Nie mamy teraz pacjentów, więc nic z tego. Na szczęście. Ale ty jesteś! To co, amputacja? Przyszyję wszystko z powrotem! Jestem lekarzem! Ojej, znowu? Puść mnie! Naprawdę muszę! Ukryć się! Nie! Przykro mi! To jest zajęte! Kuku. A zaraz, a bubu. Brawo! Chcemy jeszcze! Nuda. SOS! Wezwać alarm! Co? Ja rodzę! Ale fajnie! Ale fajnie. A możesz to zrobić gdzieś indziej? Dzieci są takie piękne!
piękne, ładne i tak ładnie pachną. Tak, jak się je dobrze ugotuje. A, kim są te potwory? Możecie się pośpieszyć? A to kto? Nazywa się Chucky. Moje urwisy, teraz sprawdzimy wasz refleks. Dziwne. A teraz sprawdzimy twój odruch. Nie będziemy się bać i wejdziemy do klatki z dwoma hienami. Wiemy, że tu jesteś. Kto się nie ukrył?